Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 116 odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl, mianowicie co poniedziałek będę przyznawał nagrody. Nagrody NBA, czasami będą to nagrody takie, które pokrywają się z tym, co NBA przyznaje. Czasami będą to zupełnie inne nagrody. Liczę tutaj też na Waszą pomoc, może to będziecie mieli jakieś pomysły. Natomiast założenie jest takie, że co poniedziałek o godzinie 19 wpadnie nowy podcast na kanał właśnie z nagrodami tygodnia. Tak jak mówię, część nagród będzie za grę, część będzie za różne rzeczy inne, niekoniecznie za samą grę. Natomiast dzisiaj zaczynamy od takich bardzo klasycznych nagród z jednym małym wyjątkiem. No ale po kolei. Zaczynamy od nagrody dla najlepszego gracza tygodnia. I tutaj nagrodę chciałem wręczyć dla dwóch zawodników. Dwóch graczy bardzo młodych, dwóch graczy, którzy prowadzą swoje drużyny do bilansu 100% zwycięstw. I po stronie konferencji wschodniej jest to Trae Young, który gra drugi sezon w NBA i zaczął sezon fantastycznie. Hawks mają na razie bilans 2-0. A Jank jest po prostu nie do zatrzymania, bo jego średnia punktów to jest 38,5. Do tego notuje 9 asyst, 7 zbiórek, trafia 55% za 3, jest bardzo efektywny i co najważniejsze prowadzi Hawks do zwycięstw. Był taki moment w trakcie preseason, kiedy zastanawiałem się, czy Jank jest w odpowiedniej formie, natomiast to jest właśnie podstawowa różnica między preseason a sezonem zasadniczym, że tam wymagania są zupełnie inne. Koncentracja jest zupełnie inna. Rozpoczął się sezon i Jank jest fantastyczny. To spotkanie chociażby z Detroit Pistons, kiedy trafiał seryjnie trójki. Dwie trójki trafił prawie z linii po środkowej boiska, bo rzucał z logo Detroit Pistons i trafił obie. To pokazuje, w jakim gazie on jest już na starcie i jaki kolejny krok w rozwoju swoim jako zawodnika, a także w rozwoju swojej drużyny zrobił już teraz. No i mam wrażenie, że Hawks, jeśli utrzymają to co grają, a grają naprawdę fajnie, bo trener Lloyd Pierce znalazł miejsce dla dwóch debiutantów w pierwszej piątce, znalazł chyba optymalne miejsce dla Jabariego Parkera, który chodzi z ławki rezerwowych. I tym wszystkim dyryguje właśnie Trae Young, który, tak jak mówię, jest dopiero w drugim sezonie i on wciąż się uczy NBA, a już jest na tak wysokim poziomie. Także dla niego MVP konferencji wschodniej za ten pierwszy, niepełny jeszcze, ale tydzień z NBA. Z kolei na zachodzie miałem kilku kandydatów. Między innymi chciałem wyróżnić Nikolę Jokicia, chciałem wyróżnić Damiena Lillarda, ale ponad nimi jest zdecydowanie Karl Anthony Towns, który poprowadził Minnesota Timberwolves do 3 zwycięstw. Rywale byli solidni, to nie był dół ligi NBA. Oczywiście Charlotte Hornets to jest drużyna, która jest na dole ligi NBA, ale oni już w meczu otwarcia pokazali, że mogą trochę nabroić. Natomiast później, wcześniej pokonali Wolves pokonali wcześniej Brooklyn Nets, a ostatniej nocy wygrali z Miami Heat. Także to nie są drużyny przypadkowe, tylko drużyny, które walczyć będą o playoffy. Chociażby z Nets udało się wygrać pomimo 50 punktów Kyriego Irvinga. W trakcie off-season mówiło się o tym, że Towns zacznie grać trochę bardziej jak Nikola Jokic, czyli będzie więcej rozgrywał. To od niego będzie więcej zależało, jeśli chodzi o to, jak piłka krąży po obwodzie Minnesoty. No i też Towns tak gra. On często też, to co mnie zaskoczyło, ale to fajnie się ogląda też, chociażby w meczu z Charlotte widziałem parokrotnie, to on biegał po linii końcowej niczym Kyle Korver, niczym inni wybitni strzelcy, to on dostawał zasłony od piłki, wychodził na obwód, rzucał. Zresztą on oddaje prawie 10 trójek na mecz jak na razie. Trafia fantastyczne 51%, co oczywiście wątpię, żeby dało się utrzymać na do końca sezonu, natomiast sam fakt tego, że oddaje aż 10 trójek na mecz, jest już naprawdę wyjątkowy. Jego średnie na razie powalają, no 32 punkty, ponad 13 zbiórek, 5 asyst. Towns jest naprawdę w gazie i w tym meczu dzisiejszej nocy, ostatniej nocy przeciwko Miami Heat, nawet podłączył się pod niego Andrew Wiggins i wspólnie poprowadzili Wolves do zwycięstwa na własnym parkiecie z Miami Heat. Także to są ci dwaj gracze, których wyróżniam za MVP pierwszego tygodnia. Druga nagroda to największy postęp. Tu oczywiście kandydatów będzie wielu, szczególnie na starcie sezonu, gdyż wiadomo, na początku rozgrywek można dobrze wejść w sezon,
dostać dobre opinie. No i pytanie jest tylko, czy uda się to utrzymać. I ja na swojej liście na razie takich bardzo dobrych kandydatów mam trzech, chociaż wstępna lista była dosyć bardziej obszerna. Natomiast koniec końców chciałem wam przedstawić trzech kandydatów moich jak na razie. Pierwszy to Justice Winslow, który przede wszystkim korzysta na minutach, które są dostępne ze względu na nieobecność Jimmy'ego Butlera. Butlerowi urodziło się dziecko, więc Winslow gra 40 minut na mecz. I jak na razie jest zdecydowanym liderem obok Kendricka Nana Miami Heat. Winslow notuje 19 punktów na mecz, ponad 9 zbiórek, ponad 6 asyst. Trafia 42% rzutów za 3, chociaż nie oddaje ich jakoś strasznie dużo. Natomiast ewidentnie widać, że to na nim spoczywa ciężar prowadzenia gry przez Miami Heat. I Heat, mimo że na razie jeszcze nie wygrywają regularnie, no to widać zalążek kolejnej ciekawej drużyny. Bo jest z jednej strony Winslow, jest ten niesamowity debiutant Kendrick Nunn, jest Tyler Hero, który też się fajnie pokazuje. Niezle gra Myers Leonard, Bam Adebayo rozwinął się, jeśli chodzi o rozgrywanie i notuje dużo więcej asyst niż dotychczas. A z ławki potrafi świetnie poprowadzić drużynę Goran Dragic, to chociażby widzieliśmy w meczu z Milwaukee Bucks wygranym na wyjeździe przez Miami Heat. No i wciąż czekamy na powrót Jimmy'ego Butlera, co pewnie sprawi, że i minuty, i wszystkie osiągi Winslowa i kilku innych zawodników spadną w dół. Natomiast ten początek jest w jego wykonaniu bardzo obiecujący i być może wreszcie to jest ten sezon, w którym on odpali, w którym spełni te wszystkie pokładane w nim nadzieje, bo pamiętam, że jak był wybierany przez Miami Heat w drafcie dosyć dalekim numerem, bo chyba w drugiej dziesiątce, jeśli dobrze pamiętam, to wtedy mówiło się, że to jest ogromny przechwyt Miami Heat, że oni naprawdę wygrali los na loterii. No i to jest chyba ten moment, żeby to w końcu udowodnić. Kolejny zawodnik na mojej liście, to powiem wam tak, wczoraj na Twitterze zdaje się Rafał Niewiadomski, czyli prowadzący podcast Jeziorany, pisał o tym, że patrzy na to, jak grają Lonzo Ball, Josh Hart i Brandon Ingram i już tęskni. I mimo, że New Orleans Pelicans notują bilans na początku sezonu 0-3, to ci trzej gracze grają naprawdę bardzo fajnie. I ja z tej trójki chciałem wyróżnić Brandona Ingrama, bo on jest liderem jak na razie drużyny z Nowego Orleanu. Ball świetnie rzuca za 3 punkty, co jest naprawdę ogromnym postępem. Josh Hart być może zakręci się za jakiś czas w walce o tytuł rezerwowego roku, natomiast Ingram jak na razie jest kluczem do tego, żeby ta ofensywa Pelicans klikała, że tak brzydko powiem. Ingram jak na razie rzuca ponad 27 punktów na mecz, ma 9 zbiórek, 4 asysty, prawie 2 bloki i trafia 52% rzutów za 3 przy 6 próbach co mecz. No i widać, że on tu jest jak na razie motorem napędowym. Nie ma Ziona Williamsona, więc najczęściej piłka wpada w ręce Brandona Ingrama. Oczywiście najważniejsze będzie rozpoczęcie wygrywania i to na razie nie przychodzi łatwo drużynie z Nowego Orleanu. Bilans 0-3, jak już wspomniałem, jest bardzo pesymistyczny na starcie sezonu, ale Ingram jest tutaj tym najjaśniejszym światełkiem w tej drużynie. No i trzeci zawodnik. Ogólnie tak zawsze sobie przyjmowałem, że w walce o tytuł MIP staram się nie wyróżniać zawodników, którzy grają dopiero drugi sezon w NBA. Z tego względu, że bardzo często jest to spowodowane tym, że dostają więcej minut, że po prostu oswoili się z ligą, a nie zrobili aż tak wielkiego postępu. Natomiast w przypadku Shaya Gilgeous-Alexandra muszę gościa wyróżnić, bo stał się z miejsca po przeprowadzce do Oklahoma City liderem tej drużyny i to on w tej chwili jest najważniejszym jej graczem. Gdzieś na bok wszedł Danilo Gallinari, Chris Paul też się chowa, Dennis Schroeder jest na ławce w ogóle i Shai Gilgeous-Alexander wszedł w buty lidera drużyny, rzuca ponad 24 punkty na mecz, trafia 51% rzutów z gry i to on też wczoraj napędził Oklahoma City w spotkaniu z Golden State Warriors, prowadząc ich do bardzo wysokiego zwycięstwa. No i tak chciałem po prostu wyróżnić tego zawodnika, bo tak jak mówię, koniec końców nie będę pewnie go brał pod uwagę w swoich dalszych typach, bo to jest drugorocznie jak dla mnie. Natomiast chciałem go przynajmniej na tym etapie sezonu wyróżnić. Kolejna nagroda to najlepszy rezerwowy. Tutaj mam aż czterech kandydatów, których wam powiem. Miałem jeszcze kilku dodatkowych, ale liczę, że utrzymają dalej formę i w kolejnych tygodniach będę mógł o nich mówić.
Na razie, jak dla mnie, faworytem numer jeden do nagrody szóstego gracza jest Derrick Rose. Derrick Rose, który rzuca 25 punktów na mecz, grając tylko 26 minut. Rose, o którym trener Dwayne Casey już powiedział, że bardzo żałuje, że Derrick Rose ma ograniczenie, jeśli chodzi o liczbę minut, których może występować na parkiecie. I się nie ma temu co dziwić, bo Rose trafia 64% rzutów z gry, notuje do tego 5 asyst i to on jest tym motorem napędowym Pistons w momencie, kiedy nie ma Blake'a Griffina. Na razie Pistons mają bilans 1-2 i na pewno będą chcieli to poprawić w najbliższym czasie, no ale tu powrót Blake'a Griffina jest konieczny, szczególnie, że zawodzi Reggie Jackson, szczególnie, że zawodzi wielu innych zawodników. Andre Drummond miał świetny mecz przeciwko Pacers, ale w dwóch kolejnych meczach już nie był aż tak dobry. Solidnie gra Luke Kennard, ale jak na razie to Derrick Rose jest ewidentnie gwiazdą tej drużyny i to mimo tego, że wchodzi z ławki rezerwowych. Dalej, kolejni dwaj zawodnicy, no to już stały duet wszystkich nominacji do miana najlepszego rezerwowego, czyli duet z LA Clippers, Lou Williams i Montrezl Harrell, którzy bardzo dobrze rozpoczęli ten sezon oczywiście, na podobnym poziomie jak poprzedni. Williams rzuca 22 punkty na mecz, ma ponad 5 asyst, Harrell 21 punktów na mecz, trafia 80% rzutów z gry. No i w momencie, kiedy pierwsza piątka nie jest w stanie pociągnąć, to oni wchodzą z ławki i to oni we dwójkę bardzo często swoimi akcjami dominują nad rezerwami rywala. Chociaż Clippersi na razie z bilansem 2-1, ten trzeci mecz i trochę nie wyszedł. Natomiast przeskok w porównaniu do tego, co było w preseason, gdzie chyba byli najbrzydziej grającą drużyną całej ligi, zdecydowanie jest duży i jest to zdecydowanie na plus dla nich. I ostatni zawodnik, którego chciałem wyróżnić, to jest gracz, który nie wpadnie do moich typów na najlepszego debiutanta, ale przypomina mi Bena Gordona, czyli Coby White z Chicago Bulls, który jak na razie, tak jak mówię, przypomina mi bardzo Bena Gordona. Jeśli nie pamiętacie, to Ben Gordon jako debiutant zdobył nagrodę dla najlepszego rezerwowego ligi, co chyba się nigdy ani wcześniej, ani później nie zdarzyło. I Coby White idzie podobną ścieżką. Co ciekawe, Gordon nigdy nie był postrzegany jako zawodnik mogący grać na pozycji numer 1. Coby White jest postrzegany, ale Coby White jest wyższy o te 2-3 cm od Bena Gordona. Natomiast no, na razie Coby White specjalizuje się przede wszystkim w rzucaniu. Nie trafia jeszcze jakoś wybitnie, bo to jest 31% na razie. Natomiast mimo wszystko to jest zawodnik, który ma odpalać ławki rezerwowych i ciągnąć drużynę, jeśli chodzi o ofensywę. I na razie to bardzo dobrze robi. Kolejna nagroda to jest ta jedna nagroda taka specjalna w tym tygodniu. Nazwałem ją Fuck Up Tygodnia. No i tutaj mam dwóch, powiedzmy, że nagrodzonych, no bo to jest wyróżnienie negatywne dla obu drużyn. Pierwsza drużyna to Sacramento Kings, którzy mieli w tym sezonie bić się już o playoffy jeszcze bardziej niż w poprzednich rozgrywkach. To oni mieli być drużyną, która powalczy o ósemkę na poważnie, natomiast na razie zaczęli od bilansu 0-3. Mają w tym oczywiście trochę pecha, bo kontuzję złapał Marvin Bagley, który świetnie wyglądał w preseason, a nie będzie go przez kilka tygodni. Natomiast gdzieś to wszystko się troszkę przyblokowało. Powiem tak, nie jestem ogromnym fanem Dave'a Yergera jako szkoleniowca, natomiast Dave Yerger zapewniał pewnego rodzaju stabilność, pewnego rodzaju poziom, poniżej którego drużyna nie schodzi. Na razie wydaje mi się, że Luke Walton jeszcze tego nie poukładał po swojemu. Do tego dochodzi mu fakt, że brakuje trochę skuteczności, czy to Bogdanowiczowi, czy Foxowi, czy Hildowi nawet, który przepychał się trochę z władzami klubu, ostatecznie dostał kontrakt, natomiast na razie ta drużyna nie funkcjonuje dobrze. Dodano do niej Trevora Ariza, dodano do niej Dwayna Dedmona, Rishona Holmesa i jeszcze paru innych zawodników. Natomiast czegoś tej drużynie na razie brakuje, więc na razie fuck up tygodnia dla Sacramento Kings za bilans 0-3 na starcie sezonu. No i będę się tutaj bacznie przyglądał temu, bo powiem szczerze, byłem fanem tego, w jaki sposób Vlade Divac buduje tą drużynę, co z nią zrobił podczas ostatniego off-season. Byłem też pełen optymizmu i nadziei, jeśli chodzi o posadę szkoleniowca, no bo Luke Walton, miałem wrażenie, że do Kings będzie pasował bardziej niż do Lakers LeBrona, natomiast początek jest kiepski. Oczywiście to są tylko 3 mecze, więc nie ma co wyciągać daleko idących wniosków, ale skoro nagradzam tylko pierwszy tydzień, no to muszę negatywnie wyróżnić tutaj Sacramento Kings.
No i drugi fuck up tygodnia, no to myślę, że tu jest dosyć jasne dla wszystkich. Obrona Golden State Warriors. Samo to, że oni przegrywają mecze, to jest jedno. Natomiast sposób, w jaki oni tracą punkty, to po prostu momentami mam wrażenie, że znajomi, z którymi gram w lidze amatorskiej, czasem popełniają mniejsze błędy. Brakuje rotacji, brakuje pomagania sobie, brakuje tego, że jak ja biorę jednego zawodnika, to ty przyjmujesz mojego. Bardzo proste błędy, które robią Warriors, powodują, że drużyna rywala ma bardzo łatwą drogę do kosza. Ich rating na razie jest zdecydowanie najgorszy w NBA. To są tylko dwa mecze oczywiście, ale jeśli oglądaliście wczoraj o 20:30, więc w bardzo krótkiej porze, spotkanie z Oklahoma City Thunder, no to po prostu katastrofa. Było 40 punktów przewagi dla Thunder, gdzie to Thunder mieli być drużyną, która będzie szorowała od dna ligi w tym sezonie. A to jak na razie wygląda na to, że Warriors. Oczywiście brakuje im Klaya Thompsona po pierwsze, brakuje im pozyskanego w trakcie off-season Willie Cauley-Steina, brakuje im też Kevona Looney'a, który też wypada na jakiś czas gry. Natomiast mimo wszystko tam po prostu nie ma defensywy. I Steve Kerr o tym mówił, i Draymond Green o tym mówił, że obrony oni tutaj nie mają zupełnie. Ale z drugiej strony to się dziwić, jeśli przez lata tą obronę prowadził Green, mając obok siebie świetnego w obronie Duranta, bardzo dobrego w obronie Thompsona, fantastycznego defensora w osobie Andre Iguodali, potrafiącego też dobrze dyrygować w małych minutach, ale zawsze Andrew Boguta, niezłego naprawdę defensora też Shauna Livingstona. I jeśli tych wszystkich graczy się pozbędziemy, zastąpimy ich takimi graczami w obronie jak D'Angelo Russell, Glenn Robinson, Eric Pascal, Jordan Poole, czy jakieś inne nazwiska, których normalnie byśmy nie kojarzyli, to mi się nie ma co dziwić, że na razie tak to wygląda. To będzie długi sezon dla Golden State Warriors i powiem szczerze, mimo że typowałem na początku, że oni wejdą do playoffu, mogą mieć z tym problem. Tak jak mówiłem przy okazji Sacramento, to są na razie tylko dwa mecze, natomiast dwa mecze, które bardzo negatywnie póki co nastawiają. No i Warriors muszą coś z tym zrobić. Steve Kerr na pewno będzie miał długi, długi rok i kupę pracy. Ok, ostatnie jeszcze pozytywne nagrody na koniec, czyli najlepsi debiutanci. Tutaj mam na razie trzech faworytów. Jeden, który tak naprawdę spotkaniem z ostatniej nocy się wbił do tej trójki, bo wcześniej go nie było, czyli Ja Morant, rozgrywający Memphis Grizzlies, który poprowadził Grizzlies do zwycięstwa z Brooklyn Nets. To on zanotował kluczowy blok na Kyrie Irvingu w końcówce czwartej kwarty. To on też zanotował asystę do Jaya Crowdera przy rzucie dającym zwycięstwo równo z końcową syreną. No i on też przez cały mecz prowadził tą drużynę, bo skończył z 30 punktami, 9 asystami. Jak na razie dzięki temu meczowi podbił te swoje średnie do średnio 18 punktów na mecz, 6 asyst, prawie 2 przechwytów. Natomiast co jest ważniejsze, wygrywanie meczów właśnie. On się nie boi brać na siebie odpowiedzialności w końcówkach. To on też trafił ostatni rzut dający remis na te 7 sekund, zdaje się, przed końcem czwartej kwarty. I to on też nie bał się brać na siebie odpowiedzialności w dogrywce. Więc widzimy tu zawodnika, który może sprawić, że kibice w Memphis będą z rozrzewnieniem oczywiście wspominać Mike'a Conley'a, ale nie będą aż tak bardzo za nim tęsknić. Właśnie ze względu na to, jak dobry jest i będzie Ja Morant. Drugi debiutant, którego chcę wyróżnić, to jest, wydaje mi się, największe zaskoczenie tego początku sezonu, czyli Kendrick Nunn, zawodnik, który poprzedni sezon spędził w G League, a sezon NBA zaczyna od średnio 22 punktów, 3 asyst i 42% za 3 przy ponad 6 próbach zza łuku. Nunn stał się przy nieobecności Jimmy'ego Butlera opcją numer 1 w ataku Miami Heat. Widzieliśmy to już w ostatnim meczu preseason, w którym rzucił chyba 40 punktów, jak dobrze pamiętam. No i on się nie zatrzymuje. To będzie kolejny wyprodukowany przez Miami Heat zawodnik, gdzieś ominięty, bo on chyba nawet nie został wybrany w drafcie, a jeśli nawet, to gdzieś daleko w drugiej rundzie. To będzie przypadek taki jak kiedyś Josha Richardsona, jak wcześniej Tylera Johnsona i paru jeszcze innych graczy, którzy gdzieś tam Miami Heat wynajdują. Hassan Whiteside strzelam w tej chwili, tak? Którzy byli już poza ligą, a oni ich wyciągnęli, znaleźli w nich coś unikalnego i teraz razem z nimi pracują i wyciągają do góry. Także Kendrick Nunn jest jak dla mnie jak na razie świetnym zaskoczeniem tego sezonu i liczę na to, że utrzyma tę formę i że będzie dalej tak dobry jak w tej chwili, bo to może być naprawdę świetna historia na lata. No i to jest kolejny gracz, którego Miami Heat fajnie budują.
No i ostatni zawodnik, RJ Barrett, czyli drugi pick tego draftu, wybrany przez New York Knicks. Barrett, który jako jedyny w Nowym Jorku spełnia pokładane w nim nadzieje. Na razie oczywiście Knicks 0-3 i ogólnie słabizna, natomiast Barrett 21 punktów na mecz, 5 zbiórek, trafia 53% rzutów za 3 przy średnio 4 próbach oddawanych na spotkanie i wygląda to naprawdę obiecująco. Być może Knicks znaleźli nowego zawodnika, który ma stać się franchise playerem, natomiast pamiętamy, że miał nim być poprzednio Kristaps Porzingis. Skończyło się na tym, że Porzingis chciał jak najszybciej uciekać z tej drużyny. No i muszą mocno Knicks pracować nad tym, żeby nie powtórzyła się ta historia z RJ Barrettem, bo naprawdę to jest zawodnik, na którym będą mogli zbudować coś ciekawego. Okej, to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z moimi nagrodami. Oczywiście piszcie też swoje pomysły na nagrody, jakie mam za tydzień przyznać. I dzięki za wysłuchanie na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.